jedziemy z tematem. Kolejny wypad, tym razem dużą ekipą. Widzimy się za chwilę. Więc tak, pelet 6 mm, halibut, on już jest dość tłusty, ze Stalo Maxa, ma kolor taki ciemnobrązowy i do tego, słuchajcie, sypuję SK30, to akurat mam paczkę, która była wcześniej otwarta, czyli to sypujemy i mieszamy wszystko. Tutaj jest bodajże kilogram, tu jest gdzieś około pół kilograma. Mamy wymieszany. Chłopaki obadali już sobie miejscówki. Teraz ja będę płynął, właśnie Marcin do mnie zmierza. No i szukamy miejsca u mnie. No i działamy z pierwszym zestawem. Później wam pokażemy, gdzie będą stały te zestawy, na jakiej wodzie. Poczekaj, ja pokażę zestaw. Bałwanek, klasyczny bałwanek. 20, SK30 i squidzik ze Sticky Bites'a. Teraz spryskałem. A co jest co w woreczku? W woreczku masz halibut, ja wcześniej też o tym mówiłem, że tam halibut, SK30 pelet też dałem, pelet halibutowy. Kulki połówki squida i signala 14. Takie pojedyncze gdzie nie gdzie, nie? Także taki rybny, typowo rybny, śmierdzący smak. Tutaj dam kuleczki. Tak. I SK30. 20. Tylko tych 20. Ajra, odejdź mi stąd. Tych 20 tyle o garstka, jak będzie. Tam postawiliśmy zestaw, ten zestaw będziemy stawiać na 3,1 metra. Tam 3,1, 3,2 było, nie? Dokładnie, no. 3. No. I od brzegu idzie duży spadek. Na tych 3 metrach 3,1 metra zaczęło już się wypłaszczyło. Wydaje mi się, że może być ok, tym bardziej, że no, na tych spadkach ciężko by tą przynętę położyć, nie? Wiesz, jeszcze kuleczki tu dajesz całe, więc to wszystko przy ruchu jakieś ryby może się sturlać do dołu. Dokładnie. No i efekt może być marny z tego. No dobra, no ile tu jest? 30 kulek, powiedzmy, na ten zestaw. I wypływamy z tego.
morwa plus citrus. To będzie delikatnie ten włos, jak sprawdzałem, jak to pływa, to delikatnie na dnem będzie się unosił. Taki, powiedzmy, delikatny popek. Tylko jestem zły, bo słuchajcie, nie wziąłem morwy kulek. Tylko truskawkę mam i ananasa. Pelecik, taki był zamysł. Ale zapomniałem kulek, kurczę, tych morwy. Całą paczkę miałem i nie spakowałem jej. Szkoda. Chodzi, namieszasz i zobaczysz, że to ci... Że co? Na dobre ci to nie wyjdzie, jakbyś kombinował tyloma smakami. No nie, dlatego właśnie mówię, że chciałem morwę. Dobrze, nie wziąłeś. No ale wiesz, morwę tu mam podczepioną, nie? Tylko, że no do PV-ek i tak bym dawał ananasa z truskawką, po prostu, cały czas, nie? Tak sobie pomyślałem, żeby zrobić w ten sposób, a wasz. Jep, jedziemy. Ja teraz sobie spocznę. Trzeba zjeść o jedzonko. Bułeczki, piwka się napić i kiełbaskę. Co? Armin do Kołowic przyjechał? No, piękna sprawa. Ryby, Armin, jedzenie. A my czekamy na Andrzeja, bo jeszcze nie dojechał. Andrzejek mówił o 12, że będzie jechał około 4 albo 5 godzin. No. Bo się pakują, tam na F-ie czekają i tak dalej, i tak dalej. No, no już jest godzina 5, nie? Ale dojadą. A ostatnio się w nocy też rozbijali i bardzo sprawnie im to szło. No. W nocy, no wieczorem. Chciałbym wszystkim powiedzieć, że założyliśmy się, kto pierwszy mówi Leona, stawia flaszkę. I to nie będzie tak, że stawia flaszkę, on musi ją tu przywieźć, ona będzie nagrana i wypita. No może nie przed jutro, nie? Bo będziemy kierować w niedzielę, ale... No. Jak dzisiaj będzie, to flaszka musi być. Co ty tutaj rzeźbisz, powiedz mi? Kukurydza z peletem, halibut, 11 i... Nie wiem, 20? Coś no, w ten deseń, nie? No, zaraz nie będzie. Ajra już się czai. No, to jest to. I gdzieś położyłem już chyba gotowy przypon z woreczkiem. Dwa orzeszki, tygrysie. Aha, czyli bardzo drobno to klecie. Wiesz co, ja tak ten haczyk, czwóreczka, tu mały pelecik w woreczku i orzeszki dwa, tak próbuję, zobaczymy, no bo wszyscy na kulaski mamy, a nikt nie ma na nic takiego innego, nie? No my mamy z Kubą na Roniriga, ty nie masz na Roniriga znowu. Nie, ja mam tylko delikatnie uniesiony tam z Kuida i Kryla, drugi zestaw orzeszek podbity kukurydzą pływającą, no i tutaj dwa orzeszki, to będzie tonące. Próbuję coś innego, no bo nie będziemy wszyscy na kuleczki łowić. No to no, pewnie można próbować. Próbujemy, ja teraz wyłożę ten trzeci zestaw i odpoczywam. No i gites. Tylko mięso. Takiego kartkika 35, o! Dalaj mi stąd. Kubusz! Aby wymiarowy był. Dajmy przy tył fuj, nie? Przy tył, nie? Strasznie. Strasznie. Teraz tak kurwa tu ściągnę. Wygląda jak Ludek Michelin. W ogóle dwa piwa wypły najebane jak meseczki. No dobrze, że spać poszedł. No. Ale kamera i drona zostawił. Nie, dron już sprzedany. Aha. Na czwórce wzięli. Aha. Cyganie. No. 270 dotyku. Tylko trzeba mu im baterię dawać, bo jeszcze baterię ładuje. Tutaj zaraz kartę wyciągnę, kamerę też opierdolimy. Kamerę też trzeba opierdolić. Tu za 130, żeby do 400 dobić i chuj. Kupimy sobie ten. Kupimy sobie maletę. Kupimy sobie paletę. Ale zakła paletę. Ampera. Nie, ampera. Ej, kurwa, ampera. To jest taka nalewka. Plastikowych butelkach. Teraz was nagram, jak się bawicie. Jest impreza. Wędkarski odjazd. Marlo teraz gra, wcześniej Armin tutaj był. To pokażę scenę może, co? Wino. Scenę pokażę. To jest scena. W końcu po 6 godzinach.
papież. Ty wolniej jeździsz przodem niż on tyłem, kurwa. Dobra, uwaga, otwieramy bramę. Cześć! 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 A no ciekawe, czy Andrzejek tu wjedzie w ogóle? Wjedzie, o to się nie ma. Cześć prezes! Dobry! Na kraju. Na końcu, nie? No! Ajra, chodź! Cześć, piękny! No! Ajra, chodź tu! Siemado! Rybaczku, mój ułaszny bestio! Cześć, Andrzejku! Ajra, chodź tu, rybaczku! Chodź! Gdzie moje mordeczko, ułasz tu! Będziesz dzisiaj za mną siedzieć? Tak, będzie z tobą, będzie z tobą leżeć! A tu co będzie? Domek! A tu co, domek się buduje? Podobno! No. Mówiłam ci wejść te stanowisko, to ty kurde trójkę! No ale tu masz zejścia trochę chujowe, nie? Nie, tak było tak zrobione, że wiesz... Specjalnie chłopaki. No właśnie pociłyśmy trójkę, nie? Ale mówię, dobra, chcecie trójkę, to bierzemy dwójkę. Ale tu masz zobacz, takie zejścia. A, to tu jest to wysokie, no. Aha. Jest takie troszkę krótkie. Ale i czemu? No, nie trzeba schodzić przecież. Tylko no, pojedę. Wreszcie pojedę. Wszyscy razem, no, nie? No. Co? Wreszcie tak. Wszyscy razem. Nie wszyscy. No, tam Łukasza brakuje. Pokażę, tam i dziewczyn jeszcze, nie? Dziewczyn brakuje, nie? Jestem dziewczyną. Ale spokojnie. Ja w tym towarzystwie jestem dziewczyną i Ewa. No co wam więcej trzeba? No i powolutku szykujemy się do nocy. Jeszcze pół godziny i będzie mecz Polska-Słowenia. Dzisiaj akurat są... To są eliminacje chyba, nie? Do Mistrzostw Europy? Tak, dokładnie. Do Mistrzostw Europy, także... Kibicujemy. Kibicujemy i czekamy. Idę zobaczyć, co się dzieje u Andrzeja, u Ewy. Oni się już po części rozłożyli, trochę im pomogliśmy w tym. No, Aira tutaj też idzie oczywiście. No. Dawno ich z nami nie widzieliście. Bardzo się cieszę, że przyjechali. Wreszcie całą paczką jesteśmy. Jak, kochani, wam idzie? Do przodu. Już praktycznie wszystko? No, prawie. Prawie, oprócz wędek. No, najważniejszej rzeczy. No tak, kije zostały. Widzimy się później, jak oni się rozłożą, będziemy już siedzieć u chłopaków na stanowisku numer 2, bo tam będzie nasze miejsce, gdzie będziemy wszyscy się spotykać, bo ja mam do jedynki dość blisko, chłopaki tutaj z Andrzej z Ewą ma do trójki, no i oni w dwójkę siedzą na środkowym stanowisku, a więc czekam, aż tutaj się ogarnie Ewa z Andrzejem i idziemy dalej. No i powolutku kończymy dzisiejszy dzień. Teraz ja jeszcze sobie oglądam meczyk, tak jak widzicie. Dzisiaj przygotowaliśmy oczywiście zestawy, ale całkiem na luzie. Przyjechała Ewa z Andrzejkiem dość późno, także posiedzieliśmy. Ewa wywiozła zestawy, Andrzej chyba nawet nie rzucił. Także meczyk jeszcze leci, ale stwierdziliśmy, że idziemy już każdy do siebie, na namiotek się położyć, spać, bo już jesteśmy zmęczeni. Także widzimy się na pewno jutro. No i do zobaczenia, trzymajcie się. Hej, witajcie moi drodzy. Kolejny dzień naszej zasiadki. Niestety na dworze aura deszczowa. Od rana pada cały czas. I niestety nie widać, aby miało to się jakoś przejaśnić i przestać padać. Patrząc też na prognozę pogody w aplikacji mobilnej. Ryba się pokazuje. Czasem się spławi i to w tych mniej więcej miejscach, gdzie zestawy położyliśmy, a więc nie jest źle. Najważniejsze, że widać ją. Pogoda jest kiepska względem tego, że pada deszcz, ale jest ciepło, także liczymy na to, iż jednak ryba jakaś się pokaże. Potem się przejdziemy do Andrzeja i do Ewy, bo wszyscy już stali, mamy godzinę 8. Każdy pospał, wczoraj meczek oglądaliśmy. Także trzeba było się wysłać, bo trochę to trwało. Potem mała integracja. No i tyle. Będziemy robić dzisiaj jakieś zestawy. Prawdopodobnie zmieniać miejsca. No, trzeba szukać na takim małym akwenie też tej ryby. Ona gdzieniegdzie się pokazuje. Może faktycznie smaki jakiś tam bardziej przypodoba się i ryba będzie chciała współpracować. Na chwilę obecną czekamy. Mamy godzinę 8 dopiero. A więc przypuszczam, że koło 12 będziemy przerzucać zestawy i szukać innej miejscówki. Thank you.
oni będą wozić zestawy. Ja swój jeden ściągnę i zaraz będę też przewoził. Mamy świetną pogodę. Byleby troszeczkę mniej padało. No ale cóż. Co tam pijaki? Każdy pijak to złodziej. Ja tu kompan może przyjść, cześć. Nie pijemy. Nie, no to teraz. Weź zatwerkuj do tego. Teraz nie widać. Weź twerkuj do kamery. To kaczka. Gdzie ty masz kaczkę? O kurcze. Nie, kukurydzę przyszła. Gdzie? No patrz to, to jest moja koleżanka, nie? Ona w nocy przychodzi. No. Prawie z ręki ci je. Ona czuje, że jak ją złapiesz, to ją wyrżniesz. Dlatego nie podchodzi. Trzeba sobie jakieś radzić, nie? Słyszymy buty. A ja już tylko łbanie przystawiła tutaj. Ale nawet tyle tu biorę, samą kukurydzę postawię, woreczek, orzeszki. I jazda. Jazda, no. Teraz oglądamy sobie meczek dzisiaj Polaków. Polki grają. No patrz! To jest twoja dyscyplina, nie? Moja, tak. Zdecydowanie moja. I tutaj jest jeszcze moja dyscyplina, nie? No tak. Ewa, co nam przygotowujesz? Pyszności staram się, ale chyba zaraz mi zlecą, bo chcę obniżyć, a chyba jednak nie dam rady. Kurde. Kurak jak zwykle, tak, Andrzejka i kaszanka. Robiona rzecz. Tak, i kaszaneczka. No to jest, bo jest ok. A my zestawy u mnie wywieźliśmy. Środkowy bez zmian, lewa i prawa wędka. Troszkę zmiany, bardziej w trzciny poszliśmy jednym zestawem, drugim poszliśmy na 2 metry, w taki dołek. No i czekamy. Tym razem akurat truskaweczka poszła 20 i 15 popek, bałwanek. I squida, tak samo jak wcześniej, daliśmy bardziej pod trzciny. Tam jest marker, nie wiem czego będę jeszcze mógł uchwycić. Jest. To bardziej gdzieś na ten marker tutaj, na tą dolną część tutaj jak te... On kłamie! No. No ale udało nam się wywieźć, zobaczymy, nie? Ty bardziej byś trzciny płynął, coś mówiłeś, nie? No ja bym bardziej pod to drzewko tam postawił, ale no... No kurczę, wiesz co, no mamy tyle zestawów, tyle wędek, tyle smaków, tyle przyponów. No wszystko jest. I no i ryba nie bierze, po prostu no nie żeruje. Spławia się, bo ją no, widać. Spławia, tylko mówię, no moim zdaniem spław ryby pokazuje, gdzie ona jest, ale pokazuje też to, że ona po prostu nie żeruje po dnie, nie je. Nie wpierdziela, nie? No i takie jest wszystko, no... No moim zdaniem jest ciężko, nie? No jest sobota. Wieczór. Zaraz będziemy grilla jedli. Dzień minął normalnie jak jedno piwo. I deszczowy mieliśmy cały dzień. Strasznie padało. I to ja osobiście też tak myślę, że w taką pogodę ta ryba powinna brać. Pogoda była fajna na brania. Nie było słońca, nie było patelni, woda. Deszcz padał, także woda doceniona. Paciak, drapieżnik goni tutaj tą drobnicę. No ale... Karp tak jak się spławia, tak nie bierze.
ale się spławia. Ja miałem osobiście dwa spławy. Kurwa, cały czas osobiście, zostawię, osobiście no. Garam cały czas. Ujebało mi się. W zestawie miałem cały czas jednym zestawie, jednym smaku, jednym przyponie. Dwa spławy, typowo normalnie na wędce. No normalnie w tym miejscu, w którym... No i dupa nic, nie? Przybiegłem tutaj, mówię, spław tam jest, może, wiesz, ukuła się ryba, coś, nie? Przybiegłem, dupa, nie? Drugi raz to samo, też dupa i... Teraz postawiłem... Chciałem powiedzieć osobiście... Trzymajcie kciuki. Teraz postawiłem na małe przynęty. Jeszcze noc jest przed nami, także... Nocka albo ranek, tak. No. Jest wieczór, także... Rybka może akurat podejdzie. Ja mam u siebie małe przynęty. Zobaczymy. Pozdrawiamy. Maeczka nam przygotowała jedzonko. Kaszaneczka. Kaszaneczka. Ale noże ten... Czy jemy? Kurde, ale to się robi jakoś tak... Co? Nie chcę, bo to na kurczakach leży i nie chcę tak. Przeszła piłka na naszą stronę. Smacznego. Smacznego, dziękujemy. Smacznego. Co ci do tego? Kochani, ja już powolutku kładę się spać. Mamy godzinę 22. Na dworze nie pada, ale jest dość ciepło. 12 stopni. Jakoś tak. W każdym bądź razie cały dzień bez pika. Przestawialiśmy zestawy. Ja mam dwa zestawy na Ronilgę, jeden bałwanek. Troszeczkę miejsca zmieniłem. Jeden zestaw środkowy leży w tym samym miejscu, w którym był wcześniej. Nic tam nie ruszałem, a dwa skrajnie prawy i lewy przerzuciłem. U chłopaków też się nic nie działo. Andrzeja, Ewy też bez pika. Także liczymy na to, że coś w nocy jeszcze nam zagra. No i jutro niedziela i wracamy do domku. No, powolutku będzie się trzeba pakować. Myślę, że będziemy do godziny 12-13 maksymalnie. A więc jeszcze może poranek jakąś rybą nas zaskoczy. Widać, że ryba pracuje na zbiorniku, przemieszcza się. No ale niestety nie chce pobierać pokarmu. Dużo ryby drapieżnej jest. Drobnica się pokazuje i szczupak strasznie bije tutaj na tej wodzie. Także tutaj pewnie drapieżnika jest dość sporo, bo tej drobnicy jest od groma. No ale niestety sam karp czy tam amur nie chce z nami współpracować. I póki co nie doczekaliśmy się naszego pierwszego brania na którejkolwiek z wędek. I tyle. Albo widzimy się w nocy jeszcze przy jakiejś rybie, albo z samego rana się oczywiście przywitamy. Czy jakaś ryba na macie będzie, to się okaże. Liczymy na to, że oczywiście, jak zawsze, że ryba ma być, czy będzie. Poczekamy, zobaczymy. Co? Przydówka napierdala cały czas. Która? Środkowa. A poluźniło, no. Cały czas poluzuje, no. Ktoś tu będzie chyba flaszkę stawiał. Poranek, niedziela, słuchajcie. Także... Nie wypijemy jej, ale... Patrzysz? Puka cały czas przydówka. Puka, no. Nawet niech nie podchodzi, bo i zajebie na nich kłopaży. Puka, no. On w ogóle już jest w lewo poszedł, chuj. Ty, on idzie w lewo, nie? Widzę, no. No. Siedzi, Leonidas, tam masz co? Leon, kurwa, jebany. Coś tam jest? Jest coś, no. Nie taki Leon ci powiem chyba, kurwa. Tak? Co jest? Chuj wie. Może nie Leon. Zebranie mizerne, nie? No takie nijakie, nie? No, takie Leonowe. No ciężko idzie, powiem ci. No, to może amur idzie do brzegu. Kurwa, lupa mi wejdzie. Już wszedł, nie?
Nie wiem, nie widzę. Przeszedł ci chyba. Czy wszedł? Nie, wszedł. Musisz wędkę pod spód. Albo go wyciągnąć bokiem. Co, no, czy co? Co to kurwa jest? Ale nie wie. Może jednak nie ma. Jakiś ciężki jak na no. Teraz to jest drugi zestaw ciągle, to chuj. No i tak, mamy pożegnanie z rybą. Pokaż co tam ci wydarzyło. No ja już po części spakowany. Pochowane rzeczy, ale siedzimy chyba dłużej jednak. Był plan, żeby siedzieć do 12. Prawdopodobnie posiedzimy do wieczora. Być może będzie to 16, 17, może troszeczkę później. Ryby, ryby, ryby. No u Kuby były dwa jakieś tam brania i dwie spinki miał. Jedna coś większego, druga prawdopodobnie Leon, tylko wszedł w zarośla i niestety urwał mu się zestaw końcowy z plecionki, no i tyle. Chłopaki tam sobie siedzą też, powywozili zestawy na nowo. Ja swoich zestawów nie przewożę. Leżą już, niech będą leżeć, jak będą do 16, 17 to akurat 24 godziny. Niech się moczą, miejscówki były zasypane samymi kulkami, także jak drobnica weszła, no to trochę tam mogła powyjadać tego, a część pewnie zostało jeszcze. I tyle, czekamy, próbujemy. A ja w międzyczasie powolutku dalej będę się pakował. Fajnie, bo nie pada dzisiaj. Wczoraj cały dzień padało. Piątek też zaczęło padać pod wieczór. Także namioty mieliśmy mokre. Teraz akurat wszystko poprzesychało. Można namiot spakować, resztę rzeczy do auta i tylko zostawić sobie wędki, jakiś tam parasol. Najpotrzebniejsze rzeczy, które muszą być w razie, gdyby ewentualnie się rozpadało, a mielibyśmy jakąś rybę na macie. I tyle. Andrzej jak sobą już jedzie. My jeszcze zostajemy. Już proszę, spakowani. Nie, nie nagrywać się przy dupie słupek. No, musisz wyjechać jeszcze. No dobra, Andrzejku. Przyjdę się. A, przyjdziesz na, jeszcze. Tak, no przecież nie będę taki mieście. Dobra, to wyjedź na spokojnie i przyjdź. I do kolejnych ryb. Tak jest. W październiku. No. Tak. Na Pogalewie, nie? Nie, na przystań jedziemy. A na przystań, no, no. My jedziemy. A później, no później wy gdzieś tam, nie wiem, czy idzie gdzieś, bo Pogalewo to na zakończenie, nie? No. No, no w listopadzie, bo my tak to też tak. W międzyczasie, no. Nie wiem, czy coś się uda. No zobaczymy, nie? No, Kubuś, pamiętaj tą butę tam, nie wysadź się w powietrzu. No. Dobra, trzymajcie się. Trzymajcie się, kochani. No, hej, baba. A my jeszcze zostajemy tak do 16, nie? No, to na pewno. Pierdolniemy jakiegoś kabana. Co to za pies? Uuu, co tam Kuba robi? Ups. No i tak jak widzicie, kochani, już jestem w aucie, spakowani, wyruszyliśmy do domu. Niestety nie udało nam się pokazać żadnej ryby. Tym razem zasiadka nieudana pod względem ryb, ale towarzyska jak najbardziej super. Także widzimy się na kolejnej wodzie, już niebawem. No i tyle. Nic tutaj więcej nie dodam. Mam nadzieję, że podobał wam się film. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się na kolejnych wyjazdach. Trzymajcie się.